Dzień dobry, szanowni państwo. Z tej strony Maciej Jeziorek, Fujifilm Polska. Mamy wielką przyjemność dzisiaj odbyć kolejną rozmowę z serii naszych spotkań z ambasadorami, z osobami związanymi z Fujifilm. A dzisiaj ta rozmowa będzie poszerzona o jeszcze jednego gościa. Z nami będzie pani Paulina Holz, aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, osoba o wielu talentach i wielkiej pasji w ogóle do życia i do sztuk różnych. Też z nami podczas spotkania będzie Paweł Kosicki, nasz ambasador. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nam szczególnie leży na sercu tutaj w Fuji, ale chyba też leży wszystkim fotografującym od jakiegoś czasu w Polsce, to znaczy o edukacji fotograficznej, o tym, jak rozwijać swoją pasję, jak i gdzie szukać inspiracji, jak szukać odpowiednich ludzi, odpowiednich miejsc do tego, żeby poznawać fotografię, żeby ją uprawiać. Wszystko to troszeczkę w kontekście spotkań, które planujemy. To będą takie warsztatowe spotkania w kilku miastach w Polsce. W sumie objedziemy kawał Polski na przełomie lipca i sierpnia. To będą spotkania warsztatowe, to będą spacery fotograficzne. Tam będzie można zapoznać się ze sprzętem i będzie można porozmawiać i pouprawiać fotografię. Natomiast dzisiaj nasze spotkanie będzie właśnie o uprawianiu fotografii, właśnie chyba głównie o inspiracjach i o tym, jak czerpać od siebie nawzajem inspiracje. Witam rozmówców, witam panią Paulinę, witam pana Pawła. To było ostatni raz, kiedy powiedziałem per pani, per pan. Będziemy rozmawiać swobodniej. Ja się cieszę, że po raz kolejny się widzimy na kanale i na spotkaniu w streamie Fujifilm. I zaczniemy tym, czym zaczynaliśmy w ostatnich spotkaniach, gdy prezentowaliśmy sylwetki poprzednich naszych gości. Będę miał pytanie do państwa, do Pauliny i do Pawła, pytanie o to, w jaki sposób wam się żyje, pracuje podczas covidowej pandemii, bo chyba tym trochę wszyscy nadal jeszcze żyjemy i tutaj garść jakichś informacji. Witam. Jeszcze raz dzień dobry, Maciej Jeziorek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Paulina, kto chce poopowiadać o pandemii? Ja mogę dwa słowa, bo przede wszystkim dobry wieczór, czy też dzień dobry państwu i bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka przyjemność. Jeśli chodzi o pandemię, to był dla mnie cudowny czas. Oczywiście nie pracuję od kilku miesięcy już, od trzech. Ostatnio zaczęłam, właściwie poszłam pierwszy raz na plan i miałam dwa dni zdjęciowe i trochę może tam rzeczy, które można robić w studiu dźwiękowym, nagrałam. Natomiast teatr pożegnałam trzy miesiące temu i mam nadzieję w lipcu się z nim przywitać ponownie. Ale tak poza wszystkim to był to dla mnie naprawdę ciekawy czas i mimo pierwszego jakiegoś takiego szoku, który myślę wszystkich nas dotyczył i takiego przerażenia i dyskomfortu, kiedy byliśmy na zewnątrz, takiej potrzeby jednak schowania się w domu, to potem czerpałam garściami energię z pustych ulic, pustego świata i tego zatrzymania i naprawdę to był dla mnie bardzo fajny czas. On nie był inspirujący, to był taki czas do zatrzymanie się i naprawdę nic nie robienia. Ja w ogóle nie miałam takiego poczucia, że okej, teraz mam wolne, to zrobię 3000 zaległych rzeczy, które bardzo chciałam zrobić, a nie miałam na to czasu i nauczę się 5 języków i w ogóle będę cały czas aktywna, wręcz przeciwnie. Mam takie poczucie, że zrobię to, na co mam ochotę, mam kupę czasu, mogę też nic nie robić. Pierwszy raz w życiu mogę nic nie robić, więc było to ciekawe doświadczenie i trochę za nim tęsknię, zwłaszcza jak próbuję zaparkować pod domem w godzinach szczytu, ale fotograficznie to nie był też dla mnie czas za bardzo inspirujący. Miałam takie poczucie, że nie da się tego w ogóle oddać na zdjęciach, tego, co nam towarzyszy w środku, że zdjęcia ludzi w maskach może później już trochę robiły wrażenie, ten ogrom tego wydarzenia,
Natomiast te puste ulice i to wszystko jakoś wydawało mi się właśnie wcale nie groźne, tylko przyjazne i jakieś takie odzyskane. Więc był to dla mnie na przykład fotograficznie mało inspirujący czas. Wcale mnie jakoś nie napędzał do działania. Pawle, jak u ciebie? U mnie zawodowo świat wywrócił się do góry nogami, ponieważ moja praca związana z fotografią głównie opiera się na wyjazdach. Miałem zaplanowanych sporo wyjazdów warsztatowych. Przepadł na początku Iran w marcu, potem mieliśmy pojechać do Berlina, przepadł Berlin, później trzy wyjazdy, trzy tury warsztatowe w Nowym Jorku, przepadły i tak po kolei z tygodnia na tydzień traciłem nadzieję, aż zrozumiałem, że już się nic nie wydarzy. Poza tym sporo działań warsztatowych z Fujifilm w Bydgoszczy, Grand Press Photo i różnych innych spotkań. Początek był rzeczywiście trudny, bo nie bardzo wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Potem poczułem to, o czym mówiła Paulina, czyli ciszę, spokój, porządnie się wyspałem, odpocząłem. Ja z kolei wiele zaległych rzeczy zrobiłem, na które nigdy nie miałem czasu. Przejrzałem archiwum, przejrzałem materiały wideo z Ameryki, w której byłem rok temu. A oglądając te materiały wideo, pomyślałem, a Boże, wideo, YouTube, kanał, prawda? Rozmawiałem z naszym przyjacielem wspólnym Wiktorem, który mówi, Paweł, słuchaj, ty, YouTube, kanał, może spróbujesz. No i tak przyszło mi do głowy, zaczęło świtać, że może zajmę się tym i tak się tym zajmuję od miesiąca, to znaczy cały czas myślę, jak to ma wyglądać i czy to zrobić. Założyłem się z Wiktorem, więc będę musiał to zrobić. Stawka nie jest mała. Więc to był dla mnie inspirujący czas, może nie fotograficznie, ale próbuję wejść jakby na nowe ścieżki, poznać nowe tropy i na tym się teraz skupiam, licząc na to, że od września, ponieważ kalendarz się wypełnił, nasz warsztatowy, że od września ruszę w tango, jak to mówią, ale zobaczymy. Boję się, że to się może znowu wrócić do góry nogami, no ale już te lęki zostawiam może poza ekran. Na pewno będziesz młodym youtuberem, tak? No trochę się boję, bo z jednej strony chciałbym się dzielić z ludźmi doświadczeniem, a z drugiej strony boję się całkowitej kompromitacji, prawda, bo to jest nowe medium. Znaczy film jest nieobcy jakby, no ale prawda, YouTube, no zobaczymy. Wiadomo, wiemy i wszyscy podejrzewacie Państwo, dlaczego się spotkaliśmy. To nie jest tajemnicą, że Paweł z Pauliną znają się od dosyć dawna i łączy ich właśnie wspólna pasja fotografowania i przekazywania i czerpania wiedzy. Powiedzcie, jak się to zaczęło w ogóle, jak ta relacja właśnie uczenia się. Kiedy to się rozpoczęło? Wiesz co, wbrew pozorom my się nie znamy długo, bo nie minął jeszcze rok. I ja w sierpniu ubiegłego roku pomyślałam sobie, że mam 3 dni wolne, a jak już powiedziałam, ja nie miewam dni wolnych, więc musiałam je sobie czymś zapełnić. I zupełnie przypadkiem na Facebooku wyskoczyło mi, naprawdę nie wiem jakim cudem i jakim torem, wyskoczyła mi reklama warsztatów z Pawłem, z fotografii ulicznej, a ja zawsze byłam blisko fotografii. Miałam aparat, którym fotografowałam, ale rzadko kiedy go wyciągałam z szafy, bo był wielki i ciężki i po prostu był takim aparatem do jakichś tam działań konkretnych bardzo. Bardziej fotografowałam nim, jak moje córki były małe, a potem trochę zapomniałam o tym i zaczęłam używać telefonu. Ale zawsze znajomi krzyczeli na mnie, przestań fotografować tym telefonem, weź kup sobie jakiś aparat, bo robisz fajne zdjęcia, szkoda, że telefonem. I poszłam na te warsztaty. Tam w ogóle nie wiedziałam, co mnie czeka, co mnie spotka, nie znałam Pawła, no tyle, co przeczytałam na stronie i mogłam zobaczyć jego zdjęcia, które są w sieci. I tak naprawdę to, że Paweł zdecydował o tym, że myśmy przez 3 dni mogli być użytkownikami aparatów Fuji, które tam były przygotowane na to spotkanie i że mogliśmy ich nie oddawać, czyli mieć je po prostu ze sobą w ręku, było tak naprawdę kluczowe dla mnie, bo zakochałam się w tym, że mam aparat cały czas przy sobie i że on mi nie przeszkadza, że to jest mały aparat, który ja trzymam albo zawieszony na szyi, albo w plecaku, albo w kieszeni i mogę w każdej chwili po niego sięgnąć. I tak naprawdę to nasze spotkanie, czyli to takie pierwsze zetknięcie w ogóle z warsztatami fotograficznymi, z Pawłem, z grupą, z ocenianiem zdjęć, z robieniem zdjęć na zamówienie Pawła, tak? Bo to no, w ten sposób wyglądało, że dawał nam temat, trzeba było go zrealizować.
co dla mnie do tej pory było w ogóle absolutnie karczemnym i okropnym wydarzeniem, bo ja podnosiłam aparat, jak miałam na to wenę i ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś mi kazał. Więc to była bardzo duża nauka, ale od tamtej pory tak naprawdę ja tylko dzięki Pawłowi zaproszona do grupy Fujifilm i stałam się posiadaczką aparatu, więc tak naprawdę w tej chwili ta nasza relacja jest relacją wirtualną, czyli po prostu relacją taką, że Paweł znowu zadaje temat, a ja próbuję zrealizować jakieś tam działania. Także tak ta nasza znajomość fotograficzna przebiega. Jak ty to pamiętasz, Pawle? Właśnie, to jest ciekawe, bo ja pamiętam Paulinę, która weszła do tej sali, w której były warsztaty i od razu ją zauważyłem, była strasznie rezolutna i było widać, że ona bardzo chce. I ja chciałbym zadać Paulinie w ogóle pytanie, jak to jest, że Paulina bierze się za nowe medium, za nową pasję, bo to nie jest tylko tak, że Paulina robi zdjęcia na zadanie, prawda, niedzielne, konkursowe, ale wiele ciekawych rzeczy robi poza tym i dzieli się tym u nas na stronie, na Instagramie, ja je oglądam, to są bardzo ciekawe prace. Jak to się stało, że po co fotografia, Paulino, w swoim życiu, skoro jest boks? Ja mam długą listę, zapisałem, bo ja nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich twoich pasji. Strzelectwo, prawda? A boks jest moim ulubionym, ale no, już pomijam aktorstwo, ale też jest yoga, jest kuchnia wegańska, jest wiele, wiele bardzo różnych, no bo między jogą a boksem jest przepaść, można powiedzieć, ocean. Więc gdzie w tym wszystkim fotografia? Po co? Może dlaczego ty się za to zabrałaś i jak znajdujesz na to czas, bo jesteś osobą zajętą, choć teraz rozumiem, że była pandemia, ale jeszcze przed pandemią byłaś bardzo aktywna, więc jakby pomijam te ostatnie 3 miesiące. I jak ty to wszystko łączysz i jaka jest twoja motywacja, jeśli chodzi o kolejną pasję? Fotografia mi towarzyszyła właściwie zawsze. Ja miałam pierwsze aparaty jeszcze, Minoltę, tą dawną, 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 wcześniej chyba przez chwilę nawet zmianę kultową. Jakoś zawsze te sztuki wizualne były mi bardzo bliskie. Kończyłam liceum, które miało profil taki związany z historią sztuki, zdawałam maturę z historii sztuki, więc jakby ta forma wizualnego przekazu była dla mnie zawsze ogromnie interesująca i ważna i ciekawa. I ja sobie nie za bardzo wyobrażam życie bez obrazów, których mam w domu mnóstwo, teraz tego nie widać, ale jest ich naprawdę dużo. I bez takiej wrażliwości na obraz, na kompozycję, na światło i na drugiego człowieka, bo tak naprawdę najbardziej lubię fotografować ludzi. To mi sprawia chyba najwięcej przyjemności. I jakoś ten kontakt z drugim człowiekiem mnie kręci. I to jest, wydaje mi się, kolejna odpowiedź na twoje pytanie. To znaczy, ta fotografia się pojawiła, bo kiedyś bardzo dawno temu, kiedy miałam lat pewnie 14, może 15, mama mojego ówczesnego chłopaka powiedziała, wiesz co, ty jak robisz Jankowi zdjęcia, to on świetnie na nich wygląda. Chyba tak jest, że jak się kogoś kocha, to się robi mu dobre zdjęcia. I rzeczywiście jest tak, że ja uwielbiam ludzi, uwielbiam ich historię, uwielbiam na nich patrzeć, uwielbiam ich obserwować. I z tego chyba też wynika jakaś taka potrzeba opowiadania o tych ludziach przez obraz. A ponieważ kompletnie nie umiem rysować, jestem antytalenciem, do tego stopnia, że ostatnio zrezygnowałam nawet z konkursu, który urządził mój tata pandemicznego moim córkom i mnie. I ja po 10 próbach narysowania tego, co miałam w głowie i wydawało mi się, że ja to po prostu tylko przeniosę na papier, powiedziałam, wiecie co, dziewczyny, walkowerem oddaję tę historię, kłóćcie się same o tą wygraną, bo w ogóle nie byłam w stanie tego zrealizować, a aparat daje mi taką szansę, czyli ja powstaję w mojej głowie jakiś obraz, ja jestem w stanie go w mniejszym lub większym stopniu przekazać innym. Więc to ta pasja po prostu jest, ale ja też nie mam ciśnienia, to jest coś, co mi towarzyszy, to nie jest coś, no co ja poświęcam jakoś zupełnie, jakby dużo czasu niezależnie od tego, co mam do zrobienia. Czasami w ogóle nie sięgam po aparat przez kilka dni, a czasami noszę go ze sobą non stop i coś, jedno zdjęcie dziennie zrobię, a czasami w ogóle, także... A w takiej hierarchii twoich pasji, gdzie fotografia jest mniej więcej?
Wiesz co, ja bym zrobiła taki, tak bardziej bym to wsadziła w nawias, to znaczy taki podzbiory, bo fotografia to jest w ogóle, to jakby wszystkie moje pasje wsadziłabym w ten worek fotografia, dlatego że to jest coś, co otula każdą z moich pasji. Ja fotografuję ludzi, z którymi uprawiam te różne inne sporty, to też mnie bardzo motywuje do pracy i jakoś daje mi taką inspirację. Zdarzenia, które robię, teatr, wszystko, co robię w życiu tak naprawdę, daje mi szansę na zrobienie zdjęcia, więc ciężko powiedzieć, że fotografia jest jakąś dodatkową pasją, jest ona raczej klamrą, która, czy jakimś takim folderem, który zbiera te wszystkie pasje i opisuje je obrazem. To jest, tutaj rodzi się pytanie, czy w związku z tym bardziej interesuje Cię, no nie wiem, dokument, bardziej interesuje Cię kreacyjna fotografia, czy w ogóle to rozdzielasz, jeżeli spotykasz się z ludźmi, bo też będziemy jeszcze dzisiaj, Paweł, przygotował set Twoich zdjęć, żeby o nich porozmawiać. Bardzo dużo portretu, ale co najbardziej Cię interesuje w tym wszystkim? Czy masz jakąś taką, jakiś taki swój sposób patrzenia na tematy, które najbardziej Cię poświęcają, którym poświęcasz najwięcej czasu? Jeśli mogę, ja puszczę w tle może fotografię Pauliny z teatru, bo Paulina mówiła o tym, że pokazuje, że fotografuje miejsca czy swoje aktywności. To może ja z teatru podzielę tutaj się zdjęciami Pauliny, a Paulina spokojnie nam opowie o tym. Są takie zdjęcia zakulisowe, czyli mam szansę być za kulisami, jednocześnie często podnoszę aparat do oka, bo jakiś obrazek wydaje mi się ciekawy. Lubię te zdjęcia, bo one pokazują jakiś taki świat, do którego nie każdy ma dostęp. Tak, czekaj, pytanie, jaka fotografia jest mi najbliższa? Tak jak powiedziałam, bardzo lubię fotografować ludzi i jakieś ich historie pokazywać, ale lubię też opowiadać historię zdjęciem i to wydaje mi się chyba jakieś nawet ważniejsze, to znaczy dawać taką szansę, że ludzie jeszcze dalej jakiś kawałek tej historii sobie opowiedzą poza kadrem, że to zdjęcie jest nie tylko obrazkiem, ale też jakąś tam opowieścią o tym, co dalej, co się wydarzyło przed, co się wydarzyło po. W pewnym sensie może prowokować jeszcze rozmowę później, prawda, i też spotkanie. Tak, i jakieś zainteresowanie, jakąś refleksję, może dyskusję. Lubię takie zdjęcia, które nie są, które dają szansę na to, żeby jakaś dyskusja się zrodziła w ludziach. To jest też pytanie, bo to, co przed chwileczką widzieliśmy, to są zdjęcia zakulisowe. Jak ci się fotografuje, w pewnym sensie będąc po drugiej stronie obiektywu, bo twoja praca często wiąże się z tym, że jesteś, występujesz przed szkłem, przed kamerą, przed w jakimś sensie innego rodzaju aparatem, przed widzem. Czy w związku z tym jest to dla Ciebie jakieś nowe wyzwanie? Czy w ogóle dobrze się czujesz z tej drugiej strony? Ja myślę, że mi to ogromnie pomaga. Raz, że mam doświadczenie w byciu obiektem, a nie fotografem. W związku z tym bardzo wiele takich rzeczy, które widzę, fotografując na przykład ludzi, daje mi szansę pokazać ich w jakiś taki sposób, że będą siebie na tych zdjęciach lubili, bo wiem mniej więcej, co może kobietę drażnić w układzie jej ciała, później na zdjęciu, co się może jej nie podobać. To są takie drobiazgi, ale naprawdę ogromnie ważne, zwłaszcza jak się fotografuje ludzi i oni chcą się sobie podobać. Oczywiście fajna jest też fotografia taka reportażowa, gdzie ludzie nie są ani piękni, ani wystudiowane pozy nie sprawiają, że wyglądają lepiej, ale no to zależy, co się robi. Natomiast myślę, że taka umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, mój jakiś rodzaj empatii i takiego po prostu tego, że ja lubię tych ludzi, sprawia, że z tego, co wiem, z tego, co mi mówią, nawet osoby, które niepewnie się czują przed obiektywem, jakoś
się przede mną otwierają, czują się bezpiecznie, czują się zaopiekowani, wiedzą, że daje im szansę na to, żeby się dobrze czuli, żeby w swoim ciele, bo to często dotyczy kobiet, i potem nagle widzą siebie jakimiś zupełnie innymi oczami, co dla mnie jest ogromnie ważne. Więc myślę, że to mi pomaga, że to doświadczenie z drugiej strony obiektywu, dotychczasowe, daje mi szansę też może trochę patrzeć na świat pod kątem światła, które świat ze sobą niesie, i to też robi zdjęcia, więc też ta zabawa światłem, która do tej pory była zabawą przed kamerą, teraz jest z drugiej strony. Więc jakby wydaje mi się, że ma to same plusy i jakoś tak ułatwia Tobie te też, nazwy. myślę, daje do myślenia w jakiś sposób, bo oczywiście jako aktorka świadomość ciała musisz mieć dosyć rozwiniętą i wyćwiczoną, ale być może też poza tym, że pozostałe osoby od ciebie się uczą, to tutaj jest też ta korzyść dla ciebie, że samemu możesz być może szerzej na to spojrzeć. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że my coś takiego mamy, musimy mieć w zawodzie, że współpraca z drugim człowiekiem sprawia nam przyjemność. Miałam w swoich spotkaniach z fotografami takie sytuacje, że fotograf był, że nie miałam z nim żadnego kontaktu, że był tak zamknięty i tak jakby niepewny w tej relacji, tak nie dawał mi poczucia takiego spokoju, że ja wiedziałam, że z tych zdjęć po prostu nic nie będzie ciekawego i to się niestety czuję już w trakcie. Druga rzecz jest taka, że czasami właśnie w drugą stronę te granice są przekroczone, czyli ktoś jest nadekspresyjny, za bardzo nadskakujący, czyli naprawdę trzeba umieć wyczuć drugiego człowieka i dopasować się do tego, jaki on jest, czyli pewnie niektórym trzeba powiedzieć, jak dobrze wyglądają, a innych ośmielić, a jeszcze innych właśnie uspokoić, spróbować znaleźć coś, czego do tej pory nie pokazywali, jak jakieś inne osoby z nich wyciągnąć. A ponieważ ja się tym zajmuję na co dzień, trochę na własnym organizmie, ale też we współpracy z reżyserami i z innymi oczywiście aktorami. Szukam takich momentów w człowieku, które jemu się spodobają i pokażą coś więcej niż tylko obrazek, ale też właśnie kawałek duszy ukradnę. Takie Jeśli myślę. mogę, bo mówisz o portretach, mówisz o ludziach i właśnie próbuję wyświetlić twoje fotografie, portrety, które wykonałaś w ostatnim czasie. A ja chciałbym jeszcze wrócić do tematu, który jest przewodnim naszym tematem dzisiaj, czyli do edukacji. Spotkaliśmy się na warsztatach. Były to zaledwie 3-dniowe warsztaty i to nie takie stuprocentowe, czyli nie wyjechaliśmy gdzieś, nie żyliśmy fotografią 24 godziny, tylko przez kilka godzin. Czy masz plany dalej szukać tej fotograficznej edukacji? Czy twoim zdaniem, jaka droga jest najlepsza? Bo przecież jest sporo i szkół, i warsztatów, mamy Facebooka, YouTube'a. Co ty o tym myślisz i jakie są twoje plany w tej materii, powiedz? Wiesz co, ogromnie mi brakuje tego, co miałeś robić i co niestety nie wydarzyło się w tym naszym covidowym świecie. Czyli właśnie takich warsztatów, gdzie 24 godziny na dobę jest się z ludźmi, którzy mają taką samą pasję jak ty. Ja uwielbiam takie wyjazdy. Praktykuję je w formach czasami sportowych, bo do tej pory miałam dostęp. Natomiast no właśnie niestety ominęły mnie takie wydarzenia fotograficzne w tym roku, na które się pozapisywałam, na wiele z nich i niestety, czy to jakieś festiwale, czy spotkania, czy właśnie warsztaty, czy wyjazdy. Ja uważam, że to jest cudowna forma edukacji. Ona pokazuje, jak bardzo jesteśmy różni, pozwala bardzo dużo się nauczyć, otworzyć, trochę uspokoić z tymi naszymi szaleństwami w głowie, trochę ukierunkować, zobaczyć, co nam się podoba, co nam się nie podoba, bo czasami mam wrażenie, że
ważniejsze nawet jest znalezienie tego, czego nie chcemy, czego nie lubimy, czego nie umiemy, niż tego, co sprawia nam, co jest dla nas łatwe. Bo to, co jest dla nas łatwe, no to jest, to zawsze będzie mniej lub bardziej jakoś nas niosło. Natomiast bardzo często mamy też trudności z niektórymi formami wyrazu i czasami warto się im przyjrzeć bliżej i właśnie pokonać te trudności. Co na przykład twoje warsztaty dla mnie były ogromnie jakby stresujące i musiałam wyjść ze strefy komfortu, bo ja nie lubię fotografii ulicznej i ona mnie nie pasjonuje. Jakby ja nie bardzo lubię, może ze względu na to, że ja nienawidzę być fotografowana znienacka i bez ostrzeżenia, co jest zapewne zrozumiałe, bo jest to stresujące. Tak samo nie lubię fotografować ludzi na ulicy, bo wydaje mi się, że dla nich no jakoś po prostu nie chcę im robić jakiejś złej energii, im wysyłać. Wydaje mi się, że taki człowiek z aparatem jest stresujący na ulicy. Więc ja nie mam, nie sprawia mi to przyjemności. Dlatego twoje zadania wywalały mnie z tej strefy komfortu i bezpieczeństwa, ale dawały szansę dzięki temu na rozwój, bo to nam daje rozwój, tak? Na wychodzenie ze strefy komfortu. Więc wydaje mi się, że taka forma spotkań właśnie warsztatowych, a już taka w ogóle, że można się zanurzyć i niczym innym nie zajmować i nikt od ciebie nic nie chce i nie musisz wrócić do domu na czas i nie musisz zrobić obiadu dzieciom i mąż nie mówi, że znowu cię nie ma w domu, tylko po prostu siedzisz na tych warsztatach i robisz to, co jest fajne i to, co cię pasjonuje z ludźmi, którzy mają taką samą zajawkę, no to jest marzenie. Nie wiem, jakie ty masz, Pawle, wrażenie z wiesz, swoich... Ciśnij mi się na usta, porozmawiaj z mężem i zapraszam cię na warsztaty takie wyjazdowe. Oczywiście żartuję z tym mężem. Natomiast moim zdaniem to jest absolutnie najlepsza forma, bo ja się tym zajmuję. Ja się dlatego tym zajmuję, bo ja widzę żywy progres, kiedy wyjeżdżamy w jakieś miejsce odległe i to nie chodzi o to, żebyśmy pojechali na odległy kontynent, ale żeby oderwać się od codzienności, od tych naszych dróg, ścieżek, tego, co nas codziennie zajmuje i żyjemy naprawdę fotografią, nie tylko uliczną, bo wiem, że wiele osób nie utożsamia z tym, ale ja też zajmuję się głównie innymi rzeczami ostatnio, ale żyjemy fotografią, rozmawiamy, śpimy z nią, pijemy wino, ona cały czas nam towarzyszy i to jest przede wszystkim interakcja i to jest najważniejsze. Spotykają się ludzie, którzy mają tą samą pasję, ją dzielą. Interakcja, wymieniają się doświadczenia, uczą się czasem więcej od siebie niż od tego prowadzącego. Czasem jest taki mały competition, ponieważ wieczorem oglądamy zawsze te zdjęcia i to jest dosyć istotne. Niektórych to pobudza, innych z kolei nie, ale to jest, myślę, absolutnie najlepsza forma i też najszybsza, taka bardzo mocno skondensowana. Nie wiem, jakie jest Maćka zdanie, bo wydaje mi się to w ogóle ciekawy temat, ale ja zdecydowanie ręce podnoszę za tego rodzaju formą, czyli warsztaty kilkudniowe, wyjazdowe, to myślę jest najlepsze. Maćku. Ja ze swojej strony potwierdzam. Warsztatowe uczenie się i uczenie innych chyba jest najbardziej efektywne. To jest to też bardzo ważną rzecz. Paulina powiedziała o tym wyrywaniu ze strefy komfortu. To jest niezwykle istotna sytuacja. W ogóle chyba we wszystkich dziedzinach, w których kreacja jest ważna. Natomiast ja muszę was zahaczyć jeszcze o inną sprawę, bo mam wrażenie, że poza takim systemem warsztatowym to rzeczywiście trochę tego dotyczy nieco przewrotnie nasz tytuł naszego spotkania o mistrzu i uczniu, ale chcę was spytać i Paulinę, i ciebie o waszych mistrzów, o to, jak szukać osoby, wobec których swoją twórczość jest się w stanie odnieść. Jacy to mistrzowie, czy są, czy byli? Pawle, jak ty ich podsuwasz osobom, z którymi się spotykasz na warsztatach, w innych formach edukacji? Może najpierw Paulina, dużo portretu, czy masz swoich w tym momencie osoby, w których twórczość jesteś zapatrzona? To jest trudne pytanie, bo odpowiedź będzie okropna i nieakceptowalna przez wiele osób. Ja w ogóle nie mam autorytetów, żadnych. I nigdy nie miałam. Nie ma to dla mnie w ogóle żadnej wartości. Mam zachwyty,
to są zachwyty pojedynczym zdjęciem, czy pojedynczym obrazem, czy sposobem w ogóle widzenia świata, czy książką, ale jestem niewierna, nie zakochuję się na zawsze, bardzo podważam dużo rzeczy i bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. Więc nie chciałabym mówić o jakichś konkretach tutaj, dlatego że ja w ogóle uważam, że trzeba oglądać wszystko, nazywać sobie, co mi się podoba i co mi się nie podoba i dlaczego, co mnie w tym ciągnie, co mnie odrzuca. Czasami to, co nas odrzuca, na przykład odrzuca nas dlatego, że nie chcemy takiego świata. I też warto sobie powiedzieć, że na przykład to zdjęcie mnie odrzuca, bo nie podoba mi się ten światopogląd, ale to jest dobre zdjęcie, tak? Więc jakby nauka przez oglądanie bardzo wielu rzeczy, bardzo krytycznie patrząc, wydaje mi się bardzo wartościowa. Natomiast tutaj jeszcze tylko powiem, bo to jest tak trochę na marginesie, ale to mi się wydaje, że ważne dla osób, które zaczynają przygodę z fotografią i które spotykają się z różnymi ocenami tej fotografii. I jeżeli o nią proszą, no to muszą się jakby liczyć z tym, że dostaną i pozytywne, i negatywne opinie, to jest oczywiste. I wydaje mi się, że jest ogromnie ważne, dla mnie jest na przykład ogromnie ważne, żebym zobaczyła, kto daje mi uwagę. Jeżeli jest to osoba, której zdjęcia kompletnie nie robią na mnie wrażenia, na przykład, to ja w ogóle nawet nie pochylam się na 3 minuty nad taką uwagą, bo ona mnie po prostu nie interesuje. Ja wiem, że ja z niej nic nie wyniosę. Jest to subiektywny odbiór osoby, z którą ja nie mam w ogóle porozumienia, jeśli chodzi o płaszczyznę zdjęć, tak, i wrażliwości. Więc to jest jedno, żebyśmy jakby też nie, że naprawdę trzeba bardzo krytycznie podchodzić do uwag. Jeżeli ktoś ci daje, no ja już nie mówię o uwagach typu tam 3 centymetry w lewo i byłby super kadr, bo takie uwagi sobie można wsadzić do nosa i głęboko zakopać. Natomiast jakby fajnie jest się zderzać z cudzą wrażliwością, zwłaszcza jeśli tego potrzebujemy. Natomiast właśnie bardzo krytycznie na to patrzeć i dostawać te uwagi, ale filtrować je zawsze przez siebie, ponieważ te uwagi będą skrajnie różne. Ja widzę po młodych twórcach, bardzo często dostają jakąś uwagę i natychmiast próbują ją zrealizować, nie wiadomo po jaką cholerę, bo to nie jest ich wrażliwość. Ktoś powiedział coś, ale ktoś inny powie coś zupełnie skrajnie innego. Więc jest ogromnie ważne, żeby mieć swój kręgosłup i robić swoje i mieć, szczerze mówiąc, te opinie, no tak tam gdzieś się puszczać mimo ucha, chyba że pochodzą od osoby, której prace są dla nas naprawdę wyznacznikiem i drogowskazem i na której zdaniu naprawdę nam zależy i uważamy, że jakby jej zdanie jest tak bliskie naszemu sercu, że chcemy to zdanie usłyszeć i chcemy się uczyć i realizować. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę trudne dla każdej osoby, która zaczyna jakąś przygodę z czymkolwiek tak naprawdę, żeby trzymać się siebie i trzymać, uczyć się cały czas się rozwijać, ale jednocześnie trzymać się tego, co mamy w głowie i nie dać się wpędzić w jakieś ogólne kanały, nie wiem, czy tego, co się wszystkim podoba, czy tego, co się nikomu nie podoba, tylko po prostu robić swoje, bo to ma nam sprawiać przyjemność. Ja nie jestem zawodowym fotografem, więc ja do końca, mi zależy tylko na tym, żeby mnie się podobały moje zdjęcia oraz ewentualnie osobie, która jest na zdjęciu. I to jest dla mnie najważniejsze. A cała reszta jest wypadkową i jest bardzo nieprzewidywalna. No i teraz Pawła muszę wywołać. Tak, wiesz co, ja tak w 3 punktach się odniosę do tego. Oczywiście zaczynałem ja bardzo klasycznie i fotografem, którym odkryłem w młodości, ponieważ ja jeszcze jestem z dawnej epoki, z tej PRL-owskiej, był Henri Cartier-Bresson i zakochałem się w tego rodzaju fotografii. Wtedy fotografia uliczna nazywała się humanistyczną, był to człowiek, który podróżował i wiele wniósł do fotografii, zdefiniował decydujący moment i to był taki dla mnie pierwszy wzór i mistrz, można powiedzieć, i długo się na nim wzorowałem. Później drugim ważnym momentem było spotkanie z fotografem z agencji Magnum, Davidem Alanem Harvey, z którym spędziłem trochę czasu w Rzymie i z którym miałem okazję fotografować, odbyć wiele rozmów.
I wtedy już zrozumiałem, że nie sama fotografia jest najważniejsza, ale byłem zafascynowany jego osobowością. To mnie bardziej pociągało, osobowość fotografa i to, jak on patrzy na świat, a nie same zdjęcia, choć one również mi się podobały. Mam na myśli jego fotografie, jego książki, które do dzisiaj mam na półce. A później ten kolejny etap stawki, że zrozumiałem, że to nie fotografia jest absolutnie najważniejsza, nie obraz, tylko to, gdzie ona mnie prowadzi, choćby do tego dzisiejszego spotkania, do tych wszystkich odbytych podróży, do poznanych ludzi i do tego wszystkiego, co się dzieje w życiu fotografa, czy człowieka zajmującego się, posiadającego pasję. I tutaj dochodzimy do momentu, gdzie no, widzimy, jak bardzo ważna jest pasja jakakolwiek, a fotografia dla mnie szczególnie, bo ona jakby określiła moje życie w wielu, wielu płaszczyznach i dziś obraz nie jest dla mnie tak istotny. On się podoba komuś, nie, materiał lepiej lub gorzej, ale to wszystko, co jest z tym związane, prawda? Cały ten anturaż, czy cały ten pretekst, także no tak to mniej więcej wygląda w moim wypadku. To ja wrócę do Pauliny, bo też chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy i może będzie ktoś chciał o tym też posłuchać. Jeżeli nie mistrzowie, to skąd czerpać inspiracje? Ja mówię tu o pewnym rozwoju w patrzeniu. Też wspominałaś o tym kręgosłupie, bardzo fajne słowa, więc jak tworzyć ten kręgosłup? Bo z racji też twoich innych aktywności pozafotograficznych na pewno to jest ważna rzecz dla ciebie i w twoim rozwoju. I jak mądrze się rozwijać, gdzie szukać punktów odniesienia i czy w ogóle ich szukać, tych punktów odniesienia? Maćku, musielibyśmy chyba wrócić do głębokiego dzieciństwa oraz zrobić warsztaty z psychologii, bo mnie się wydaje, że to jest strasznie indywidualna sprawa. I naprawdę, no niestety, wydaje mi się, że zaczyna się od tego, co wynosimy z domu. Mój tata, kiedy dostałam dwójkę za obraz, który na rysunek, który namalowałam na plastykę, powiedział, że nauczyciel jest idiotą. I jeżeli za taki rysunek stawia dwójkę, to naprawdę nie powinien uczyć w szkole. Więc jak rozumiesz, moje poczucie, że są autorytety, legło w gruzach dość szybko, jak byłam dzieckiem. Wszystko przez nauczyciela, do jednego. Słucham? Wszystko przez tego jednego nieszczęsnego nauczyciela. Nie, bo po prostu. Mój tata był osobą zawsze ogromnie, jest nadal ogromnie zainteresowaną sztuką. On mnie ciągał po wszelkich wernisażach, spotkaniach z ludźmi. Był bardzo związany z tym warszawskim i trochę krakowskim środowiskiem malarzy, rzeźbiarzy. Interesował się sztuką naiwną. O, to jest właśnie mój tata. I bardzo, bardzo dużo tej miłości do sztuki mam od niego, ale również takiego poczucia, że wszystko jest gdzieś tam względne, że szukamy jakichś rzeczy, które nam się podobają, ale to też nie znaczy, że wszystko, co robi dany twórca, musi nam się podobać. Coś nam po prostu siada na duszy, a coś nam nie siada na duszy. I tutaj jakby dochodzimy do sedna. Skąd ten kręgosłup? Ja jestem ogromną fanką słów, które zawsze mówił do nas właściwie mój nauczyciel Krzysztof Jung, performer, malarz, taka niezwykła zupełnie osobowość, który był moim wychowawcą w liceum. I on mówił do nas, oglądajcie albumy i albumy. Jak się da pojechać gdzieś, to jedźcie. Zobaczcie taką wystawę, śmaką wystawę. Po prostu chłońcie wszystko, co się da, bo to wam daje poczucie, że macie szeroki horyzont i z tego horyzontu będziecie sobie wybierać to, co wam się podoba. Bo bardzo ciężko jest wybrać, jeżeli znamy trzy rzeczy, no to będziemy się poruszać tylko w tym rodzaju wrażliwości, tak? A jeżeli znamy i on na przykład mówi mi, to jest niesamowite, ja dopiero w tym roku pierwszy raz pojechałam do Nowego Jorku, poszłam do muzeum, na żywo zobaczyłam malarstwo Picasso i pierwszy raz zrozumiałam, jak Krzysztof właśnie mówił do nas, o Picasso, w ogóle się nie uczcie, w ogóle nie oglądajcie, bo nienawidził tego malarza. I ja dopiero zobaczyłam na żywo te widoczki też, te obrazki i zrozumiałam, dlaczego on tak nie znosił akurat tego malarstwa. Ale wówczas to była dla mnie też cenna lekcja, bo on czegoś nie znosił, był historykiem sztuki, był artystą,
ale miał swoje wybiórcze jakieś tam, to mu się podobało bardziej, to mniej, i był nawet w stanie powiedzieć, a tego to w ogóle zignorujcie, mimo że uczył nas o każdym i ile się dało. Więc wydaje mi się, że oglądanie zdjęć, przeglądanie albumów, obrazów, chodzenie na wystawy jest ogromnie ważne. I to obcowanie z tym obrazem, bo gdzieś tam w końcu znajdziemy to, co dla nas jest istotą fotografii. Być może to będzie biały kwadrat na białym tle, a być może to będzie bardzo skomplikowane malarstwo Bruegela. Naprawdę rozpiętość jest ogromna i każdy z nas ma inną wrażliwość i warto tego szukać. Pawle? No ja się akurat tutaj zgadzam całkowicie z Pauliną, że trzeba, kiedy ludzie mi się pytają, jak się rozwijać, to mówię właśnie, żeby czytać, oglądać, żeby poszerzać horyzonty, to co powiedziała. I w tej chwili prowadzę takie wykłady w szkole prywatnej w Poznaniu co 2 tygodnie i spotykam się z bardzo młodymi ludźmi, bo to są ludzie po maturze, którzy szukają swoich tropów fotografii i pokazuję im klasyków portretu, klasyków dokumentu, reportażu, przerabiamy wszystko i oni niestety tego nie znają, bo nie mają prawa znać kontekstu, bo są zbyt młodzi, więc wielu rzeczy jeszcze nie wiedzą, ale jednak nie sięgają po te albumy, po te książki i tak jak Paulina powiedziała, jeśli nie będą mieli tych horyzontów szerokich, to będzie bardzo trudno im w ogóle dowiedzieć się i poznać i zrozumieć, co tak naprawdę ich interesuje i w którą stronę mają skręcić, więc męczę ich zadaniami, naśladują po kolei Avedona i innych różnych portrecistów i każę im takie prace robić, żeby przynajmniej zmobilizować ich do tego, żeby zajrzeli, żeby spróbowali, żeby wiedzieli, żeby poznali to, co te podstawy czy fundament fotografii, no bo poruszamy się, mówimy o fotografii, ale też zmuszam ich do oglądania filmów około fotograficznych i różnych innych rzeczy, bo myślę, że to jest niezbędne. Dzisiaj mamy dużo możliwości, to jest, wydaje mi się, tak łatwe, że każdy może kliknąć i w sekundę przenieść się na stronę znanego fotografa, jednak wiele osób tego nie robi. No, myślałem o tym, żebyśmy może w klubie Fuji X wprowadzili taką mini szkółkę, to może źle zabrzmi, ale żebyśmy próbowali o tym rozmawiać, o klasce fotografii, bo to wiele rzeczy może ułatwi w kontekście zadań naszego konkursu i tej edukacji takiej przez małe e chociaż. Zróbcie wy i ja myślę, że nawet takie lekcje online, jakieś takie spotkania, krótkie inspiracje, to jest super, bo bardzo często nie wiemy, gdzie szukać, a czasami nie mamy przestrzeni, żeby znaleźć, albo nie mamy motywacji, więc mi się wydaje, że to jest super pomysł właśnie dla każdego, nie tylko dla młodych, aspirujących fotografów. Ja ze swojej strony muszę przyznać, że ja będę razem z Pauliną chyba dręczył o pokazywanie fotografów, owszem, ale też i malarzy. Tak, no trochę jest też tak, że ta sztuka fotografii wzięła się z malarstwa i gdzieś tam jest takim współczesnym malarstwem, tak bym powiedziała, bo i malarstwo kiedyś oddawało rzeczywistość i kreowało rzeczywistość i opowiadało abstrakcją, tak samo jak fotografia, więc to są bliźniacze historie, a bardzo często są też ogromną inspiracją i ciężko jest trochę jakby fotografować, zajmować się fotografią, nie znając tych podstaw malarstwa światowego, bo to są bardzo podobne tropy. Myślę, że odniesiemy się do malarstwa już w najbliższym tygodniu w naszym konkursie. Już mam pewien pomysł, także oczywiście też jestem za, jak najbardziej. O konkurs jeszcze cię podpytam, bo to jest fajna rzecz i fajna inicjatywa, która się odbywa w sieci, no w pewnym sensie dzięki tobie. Natomiast ja mam jednak pytanie trochę, które powróci do tego pierwszego dzisiaj problemu edukacyjnego. Jak może najpierw do Pauliny, jak patrzysz na progres, jak patrzysz na rozwój swój w fotografii, co ci sprawia trudności, czy w ogóle jakieś rzeczy ci sprawiają trudności, bo może nie, czy widzisz u siebie jakieś zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego czasu, gdy zajmujesz się być może bardziej intensywnie fotografią? Co jest punktem wyjścia, a co może być punktem dojścia? Wiesz co, przypomina mi się
z naszej jednej z rozmów z Pawłem właśnie w czasie tych warsztatów, kiedy mieliśmy szansę trochę gadać o fotografii i on powiedział wtedy coś takiego, powiedziałeś Pawle, że coraz rzadziej się sięga po aparat w którymś momencie, bo wszystko się już widziało i zapisujesz te obrazy trochę w głowie, ale nie masz motywacji już do tego, żeby sięgnąć po aparat za każdym razem. I ja mam takie wrażenie właśnie, że człowiek się tak utwardza, że zaczyna coraz więcej obrazów zapisywać na swoim twardym dysku i wybiórczo sięga po aparat, żeby zapisać je rzeczy jakby realnie. Takie poczucie, że już wielu rzeczy byśmy nie pokazali, że ze 100 zdjęć pokazujemy jedno, albo i nawet nie to, jest taką naturalną formą rozwoju w tej fotografii, czyli takie trochę inne spojrzenie. Ja się też coraz bardziej jakby utwardzam, jeśli chodzi o odbiór tych moich fotografii, też mam takie, że jakby no, ja je robię. Co z nimi się dalej wydarzy, to już jest ich historia. I ja, jak mówi Ricky Gervais w swoim stand-upie, it's not my problem. Więc trochę też to takie podejście w ogóle do fotografii. Czy chcemy tą fotografią zadowalać wszystkich, czy chcemy ją robić, bo po prostu mamy potrzebę, żeby zrobić dane zdjęcie i jakby no nie mamy wpływu na to, co dalej. Więc to mi się wydaje taką drogą, która się odbywa. Jeśli chodzi o rozwój, no to wiadomo, że na przykład dla mnie największym problemem są sprawy techniczne, bo ja się nie uczyłam fotografii nigdy. Nigdy nie siedziałam. No, Paweł zrobił wykład, mam wszystko zapisane w notesiku, ale jakby to są takie podstawy, więc jeżeli chcę uzyskać jakiś efekt, to czasami dochodzę do niego po prostu tygodniami, ale też trochę robię to z premedytacją, bo oczywiście mogłabym zobaczyć tutorial na YouTubie, do którego wracamy też w rozmowie, ale nie robię tego, bo mam wrażenie, że jakby więcej się nauczę, jak zrobię 50 zdjęć i wyjdzie mi jedno i będę wiedziała, dlaczego ono mi wyszło, niż zrobię po prostu jakieś tam ustawienia i nie odkryję podczas tych działań niczego nowego, tylko powtórzę coś, co ma mi dać zamierzony efekt. Ja jestem ogromną fanką uczenia się cały czas i rozwoju na różnych płaszczyznach, więc wolę robić rzeczy, które mnie rozwijają, niż sięgać po łatwe rozwiązania, które dadzą spodziewany efekt. Ja myślę, Pawła zapytam, tak. Od strony dydaktyka, jak w ogóle patrzysz na kwestie rozwoju, rzeczy ważnych, być może kluczowych podczas przekazywania wiedzy na temat no, sztuk wizualnych, fotografii? Wiesz co, zacznę od tego, że Paulina dotknęła problemu nadpodaży obrazów i to nam bardzo utrudnia fotografowanie dzisiaj, bo tych obrazów jest zbyt wiele. A moje podejście zależy od grupy. Jeśli jadę do Berlina z grupą ludzi, z którymi się znam, bo mój problem polega na tym, że ja się zaprzyjaźniam z uczestnikami i po jakimś czasie uczestnicy warsztatów stają się moimi przyjaciółmi, później już jeździmy prywatnie, oddając się tej pasji, to czasem jest tak, że na pierwszym spotkaniu mówię, słuchajcie, to wszystko, co robicie, jest kompletnie bez sensu, jest bezwartościowe, to są kalki, to wszystko już było, tak naprawdę to powinniście przestać fotografować, bo tracicie czas i od tego się zaczyna. Taki punkt wyjścia, to jest mój punkt wyjścia na warsztatach i wiesz, i drugi dzień jest bardzo trudny, ale trzeciego wszyscy szukają jakiejś ścieżki, sposobu wypowiedzi, który będzie miał jakikolwiek sens i który wniesie coś nowego, coś interesującego i w ogóle będzie autorski, a nie będzie powielaniem tego, co już wszyscy widzieliśmy po wielokroć. Myślę, że to jest problem, że jest ogromna nadpodaż obrazów i trudno znaleźć swój sposób przekazu, żeby on był interesujący i ciekawy. Z punktu widzenia fotografa, sam wiesz, jak to jest, miałeś styczność z ogromną ilością zdjęć, no wiele obrazów już widzieliśmy i bardzo trudno się fotografuje, bardzo trudno robi się progres po jakimś czasie, kiedy już ma się duże doświadczenie. Na początku oczywiście to jest duży fan, kiedy stawiamy pierwsze kroki, to przychodzi nam z dużą łatwością i każdego dnia stajemy się lepsi, ale przychodzi taki moment, kiedy uderzamy głową w ścianę i wtedy potrzebna jest edukacja tak naprawdę, potrzebny jest rozwój, potrzebne są jest poszerzanie horyzontów i to jest taki kluczowy moment. Większość ludzi już tego kroku nie otwiera, drzwi nie przechodzi na drugą stronę, tylko nielicznym się udaje pójść dalej
i odnaleźć swoją drogę. Tak to mniej więcej. Ale też, przepraszam, że się wtrącę, też wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego. Ostatnio na stronie Fuji się taka dyskusja wywiązała a propos bycia rzemieślnikiem i bycia artystą. I oczywiście rzemieślnik również może być artystą. W moim zawodzie się mówi, że rzemieślnikiem się jest, a artystą się bywa. Jak dobrze pójdzie, jak się uda, raz na bardzo rzadki czas, znaczy bardzo rzadko raz na jakiś czas. Ale jakby u nas słowo rzemieślnik bardzo często trochę ma takie konotacje nie za dobre, że rzemieślnik to jest ktoś gorszy. A taka fotografia i takie działania też są bardzo potrzebne. Właśnie te rzemieślnicze, takie dobre, rzetelne, ciekawe, może nie jakieś odkrywcze, ale fajne. Więc też wydaje mi się, że oczywiście wszyscy chcemy być artystami, jeśli chcemy robić zdjęcia takie, jakich świat jeszcze nie widział, ale też jak zrobimy dobre, rzetelne zdjęcia, to fajnie. Jeżeli sprawi nam to przyjemność, to jeszcze fajniej. Świadomość jest kluczem. Ja walczę, przepraszam Maćku, jeszcze słowo powiem. O świadomość, bo oczywiście rzemiosło jest potrzebne. Ja w większości wypadków też jestem rzemieślnikiem, bo przecież wykonuję różne fotograficzne zlecenia, ale zawsze warto wiedzieć, co i dlaczego i po co się robi, żeby wiedzieć, żeby znać pewne podstawy, prawda, żeby to robić świadomie, żeby mieć narzędzia, żeby mieć warsztat, tak jak w twoim zawodzie, Paulino. No, trzeba pewnych rzeczy się nauczyć i trzeba je rozumieć, także to jest chyba kluczowe. Tutaj no ja ze swojej strony dodam tylko, że rzeczywiście w momencie tej nadpodaży, czy w ogóle tej ilości zdjęć i nie daj Boże zerknąć do internetu, bo i tak się znajdzie zdjęcie, które nam się wydawało zrobione przez nas unikalne, a potem się okazuje, że w Chinach, w Indiach i w Japonii powstało takich setki. Ze swojej strony zawsze dodaję, że i chyba to jest coś, do czego ja dorastam pomału, że ważniejszy jest temat, ważniejsza jest historia, ważniejsze jest to, o czym są te zdjęcia i to się zmienia i to będzie zawsze, to zawsze może być świeże. I chyba to jest clue w rozwoju, tak ja na to patrzę w rozwoju fotograficznym, nie sam kadr, ale to co tymi kadrami chcemy opowiedzieć. I tutaj pytanie do was, zwłaszcza do Pauliny, czy korci cię wyjście poza portret, czy na razie portret, bo z tego co oglądałem, głównie portret jest czymś takim, co jest w twoich zdjęciach, w twojej twórczości chyba takim głównym elementem, czy jest coś, co cię nęci jako temat, coś nowego, jakieś wyzwanie, no może nie fotograficzne właśnie, ale wyzwanie jakiejś opowieści, którą będziesz mogła dotknąć i opowiedzieć też językiem wizualnym. Wiesz co, ja mówisz o portrecie, akurat teraz lecą same nieportretowe zdjęcia, no tak. Więc robię też trochę innych zdjęć. Czasem sięgam rzeczywiście po aparat, ale ja też ja się na nic nie zamykam, ani nie forsuję jakichś działań, bo to są takie rzeczy, które przychodzą. Ponieważ się nie zajmuję tym zawodowo, to każdą rzecz i każde wyzwanie w swoim życiu i każde spotkanie z nowymi działaniami traktuję dokładnie w ten sam sposób. Czyli są dla mnie inspiracją, są dla mnie wyzwaniem i traktuję je trochę tak, jakbym jeszcze nigdy nic takiego nie robiła. I za każdym razem jakby staram się od nowa te historie. Oczywiście wiadomo, że pewne rzeczy przestają być kłopotliwe, bo już umiesz obsługiwać ten aparat trochę lepiej, bo już tam ogarniasz te obiektywy, bo coś tam, więc nie myślisz już o tym tak często, ale każda rzecz, której się dotykam, jest dla mnie wyzwaniem i tu, jeżeli pozwolisz, nawiążę już do konkursu, który Paweł nam funduje co tydzień i na przykład dla mnie jest to cudowne, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale pewnie tak, co tydzień jest jakieś tam kolejne zadanie konkursowe. I ja od grudnia zeszłego roku postawiłam sobie za cel, żeby nigdy nie dawać zdjęć, które mam w portfolio. Ja oczywiście nie mam tych zdjęć za dużo, więc ja nawet nie mogę tak sobie, pasuje, okej, okay, to. Po pierwsze uważam to za jakąś absurdalną sytuację w moim odczuciu, bo jakby po co wracać, znaczy, bo ja nie biorę udziału w tym konkursie, żeby dostawać punkty,
tylko żeby się rozwijać, bo to ma tylko dla mnie znaczenie i wartość. Więc wybieranie zdjęć, które już kiedyś zrobiłam w zupełnie innym założeniu, a po prostu pasują do tematu, to jest okej. I jakby rozumiem, że ktoś tak robi, bo nie ma czasu na przykład robić nowych zdjęć, tylko dla mnie jakby osobiście, ponieważ nie mam tego portfolio, a też chcę się uczyć, to jest pozbawione sensu. W związku z tym jakby każde zadanie Pawła traktuję jako takie nowe wyzwanie i nauczenie się czegoś nowego, bo bardzo często są to zdjęcia, których nie umiem robić, co do których muszę naprawdę przysiąść i się zastanowić w ogóle, co pokazać, jak pokazać, dlaczego tak pokazać. Sprawiają mi niektóre ogromną trudność, z niektórych rezygnuję zupełnie, bo na przykład ostatni temat, na przykład cudowny deszcz, idealnie, patrzę za okno, leje cały czas, można było zrobić miliony zdjęć, ale każde zdjęcie, które przychodziło mi do głowy, wydawało mi się banalne i takie, które już powstały tysiące razy. Nie byłam w stanie zrobić zdjęcia, które sprawiłoby, że jakoś miałabym wrażenie, że pokazuję ten coś, czego nawet nie, że nikt nie widział, ale jakiś kawałek mojego świata, jakąś moją wrażliwość, więc odpuściłam. Zdarza mi się tak też robić czasami, ale to też jest jakaś nauka. Natomiast ten tydzień chodzenia i cały czas kombinowania, jakie zdjęcie zrobić, co jest dla mnie wartością w takim temacie, co bym chciała pokazać, co bym chciała powiedzieć. Sam ten tydzień tego patrzenia na świat przez pryzmat tego zadania, mimo że nie zrobiłam żadnego zdjęcia, był dla mnie ogromną nauką. Pawle, wymyślasz te tematy ad hoc, czy masz jakiś tajny zeszyt z tematami na rok do przodu? Już ci mówię. Chciałem w ogóle powiedzieć, że ja zdecydowanie wolałbym, żeby to były opowieści, bo też tak jak ty powiedziałeś, dla mnie w pewnym momencie dochodzimy do punktu, kiedy opowieść jest jedyną taką przestrzenią, w której może odnaleźć się fotograf, bo o ile świat został sfotografowany, to każdy z nas ma własną opowieść, mamy własne story, możemy o tym opowiadać i przenosić to na rolkę pamięci. Natomiast i wolałbym, żeby to były takie tematy, była taka próba rok temu w naszym klubie, gdzie były to tryptyki, były to jakieś dłuższe wypowiedzi, ale było to zadanie trudne, prawda, i było zbyt mało zdjęć, dlatego wróciliśmy do formuły zdjęcia tygodnia i stało się to takim ćwiczeniem raczej. A jak wymyślam, już mówię, dzisiejszy temat na ten tydzień łąka, jak powstał, jechaliśmy z Wiktorem 2 dni temu rowerami po Mazowszu, było cudownie, przejeżdżaliśmy w którymś tam momencie, zobaczyłem cudowną łąkę, mówię, wow, Boże, jaka piękna łąka, teraz łąki są w modzie, bo mówi się o tym, zwłaszcza w Wielkopolsce, żeby nie siać trawy, tylko łąki, no bo woda i tak dalej. Ale przypomniałem sobie i to, broń Boże, nie jest temat banalny, ponieważ mój przyjaciel Maciej Fischer, o czym też napisałem, fotograf, który wydał wiele pięknych albumów, kontrowersyjnych, bo fotografował kilkanaście lat świnie i wydał o tym cudowny album, wydał mnóstwo pięknych kalendarzy, jest perfekcjonistą, również wydał książkę o łąkach i pamiętam, kiedy spotkaliśmy się, on mówił, Paweł, teraz będę zajmował się łąką. Wiedząc, że ja zajmuję się człowiekiem, fotografuję w dużych miastach i to było tak różne, wy macie, ale jak, łąka. I jak zobaczyłem później te zdjęcia i znam to jego opowieści backstage'owe, jak on to robi, jak on się oddaje tym łąkom, ile czasu poświęca i jak piękny robi fotografię, mówię, Boże, łąka, świetny temat. No i tak powstała łąka, jeszcze jest ten kontekst antypolityczny, ponieważ jest to tydzień wyborczy, pomyślałem sobie, żeby trochę złagodzić nastroje. Łąka jest takim idealnym tematem, żeby złagodzić nastroje, pójść na spacer i próbować pięknie o niej opowiedzieć, bo to jest zadanie, sam bym się chętnie oddał i niestety nie sfotografowałem tej łąki, bardzo żałuję, którą mijaliśmy na rowerach, ale mam ją w głowie i była absolutnie piękna, także tak powstają, no to są, deszcz był przypadkiem, ponieważ było kilka trudniejszych zadań, pomyślałem sobie, że teraz będzie kilka prostszych. Powiedziałem deszcz, a później zaczęło padać i tak przez tydzień pada, idealnie się złożyło. Ja byłem fotografem, który byłem i nadal jestem, lubi fotografować w deszczu, bo deszcz daje nam dużo dodatkowych świateł, odbić refleksów, prawda, i ten świat nam przeozdabia. No więc to takie zadanie, żeby zmusić się też i wyjść na dwór z aparatem, kiedy pada, a nie siedzieć w domu przy ciepłej herbacie i tak to mniej więcej powstaje. Ad hoc, raczej ad hoc. Czasem jakieś tematy chodzą mi po głowie i zapisuję, ale czekam na odpowiedni moment. I tyle.
Mam pytanie, a oczywiście cały czas czekamy na pytania i zapraszamy do zadawania ich w komentarzach pod streamem. Tu pytanie o rzecz, która się pojawiła już wielokrotnie w Waszych wypowiedziach. Tak celowo wyciągam potrzebę, i co Wy na to, potrzebę pewnego reżimu, potrzebę ćwiczenia, potrzebę jakichś szukania ciągłych wyzwań, a na pewno nie zasypywania gruszek w popiele, nie odkładanie aparatu, a raczej używanie go. Jak myślicie, czy to jest potrzebne? Czy jest potrzebny pewien reżim, pewna dbałość o powtarzalność? Jednak fotografia jest pewną też technologiczną i techniczną czynnością. Jak patrzycie na te technologiczne i takie wręcz ćwiczeniowe sprawy związane z fotografią? Bo oczywiście fajnie się opowiada o inspiracjach, o tym, że trzeba czytać Prusta, żeby robić doskonałe zdjęcia, ale potem musimy to przełożyć jednak na serię ruchów. No i właśnie, co na to dydaktyk, co na to osoba biegła w różnych innych sztukach? To ja może, wywołałeś mnie do tablicy. Oczywiście zacznę od Henri Cartier-Bressona, którego już wspomniałem. Pamiętam, w młodości przeczytałem, że Bresson robił dwie rolki przed śniadaniem. I to było jak poranny jogging, na rozgrzewkę, dwie rolki. Wow, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, zapamiętałem. Trzeba ćwiczyć i uważam, że tak jest, ponieważ kiedy mam dłuższe przerwy w fotografowaniu i gdzieś wypada mi wyjechać dalej, to potrzebuję kilku dni rozgrzewki. To nie tylko chodzi o te kwestie manualne, prawda, obsługi mojego instrumentu, jakim jest aparat, ale generalnie o patrzenie, o koncentrację. Tak, ja myślę, że tak jak ze wszystkim warto, tak jak Paulina zresztą powiedziała, lepiej zrobić jedno zdjęcie, czy czasem zrobić tylko jedno zdjęcie, niż nie zrobić nic. A to jeszcze taka dygresja, pół żartem, po serio powiem, że nagrywałem taką króciutką setkę z Wiktorem do mojego kanału wczoraj na Mazowszu. Wiktor powiedział, lepiej zrobić coś, nic, nie zrobić nic. I powiedziałem, że to jest dobre zdanie, ponieważ to powiedział Robert Frank, to był cytat Roberta Franka, klasyka. Także warto sięgać, warto się dyscyplinować. Dyscyplina w każdej dziedzinie jest istotna. I jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedno zdanie, to Paulina właśnie, muszę powiedzieć, imponuje mi tym, że ona jest zdyscyplinowana i jest pracowita i to przypomniało mi się na warsztatach, że oddawała zawsze zdjęcia jako pierwsza i zawsze je zrobiła, bo to różnie bywa z uczestnikami i to jest ważne. No i stąd efekty chyba. Tak, dyscyplina przede wszystkim. Ja mam na swoim koncie dwie napisane książki i strasznie bym chciała, żeby one były napisane i pewnie napisałabym jeszcze kilka, gdybym codziennie zakładała sobie, że na przykład piszę przez godzinę. Wielu pisarzy w ten sposób pracuje, czyli traktują swoją pracę, nawet jeśli nie napiszą ani jednej linijki danego dnia, to siadają na tyłku. Jak to się mówi, do pisania trzeba mieć przede wszystkim jeden podstawowy talent, ciężką dupę. Przepraszam za słowo niecenzuralne i brzydkie. Natomiast taka jest prawda i jakby mam wrażenie, że te takie codzienne wprawki, to, że pianista siedzi i gra na tym fortepianie czy tam w pianinie godzinami codziennie, tak, że ćwiczy palce, to tym naszym organem, który musimy ćwiczyć, jest nasza wrażliwość i nasze postrzeganie świata, o którym Paweł mówi. I w momencie, kiedy odpuścimy patrzenie na świat właśnie w taki sposób, trudno jest czasami rzeczywiście wrócić w te tryby. Więc ta taka dyscyplina i taka potrzeba opowiadania obrazem, nawet jeżeli te obrazy później skasujemy wszystkie, wyrzucimy do kosza albo nikomu ich nigdy nie pokażemy, to są te nasze wprawki i wydaje mi się to być ważne i takie właściwie chyba trochę nawet konieczne, zwłaszcza jeżeli fotografia nie jest naszym zawodem. Bo jeśli jest tak stricte, że nie wiem, robimy zdjęcia ślubne czy jakieś, no to każde takie spotkanie z zadaniem jest jakąś tam wprawką. Ale wtedy wydaje mi się, że też fajnie przewietrzyć mózg i zrobić coś, co jest zupełnie niezwiązane z tym naszym zawodowym życiem, bo
bo też zaczynam się zapędzać w jakieś schematy, które już funkcjonują i też fajnie jest odświeżyć ten umysł i dla samego siebie zrobić coś, co nie jest naszą codziennością. Jeśli no to... mogę jedno zdanie jeszcze, bo chciałbym jakby zasugerować może, mamy Instagrama, gdzie możemy publikować zdjęcia każdego dnia. Przypomniał mi się projekt Tomka Sikory, ambasadora Fujifilm, którego poznałem 15 lat temu, może 20, nie pamiętam, już dawno temu, w Poznaniu na jego wystawie, gdzie prezentował swój projekt 365, po prostu zrobił 365 zdjęć w 365 dni, czyli codziennie robił jedno zdjęcie, to jeszcze były czasy negatywu, polaroidów, opisywał je, co jest dla mnie szczególnie istotne. To był rodzaj pamiętnika taki, to jeszcze było przed erą blogowania i myślę, że to jest idealne jako sposób na motywowanie się. Także każdy może znaleźć jakiś sposób, jeśli ktoś komuś się nie chce rano wstawać i robić tych zdjęć, to być może taka automotywacja, że ja opowiadam, czy opowiem o swoim życiu, będę publikował i taka deklaracja publicznie może go zmotywować. I ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, choć niewielu się udało, a wielu już próbowało, ale to taka propos 365. Ja jeszcze wrócę do jednej sprawy takiej bardzo technologicznej. Ta sprzętologia stosowana zawsze mnie intryguje, gdy przepytuję fotografów i miłośników fotografii. I tu pytanie do Pauliny. Paulino, akurat zetknęłaś się z niedużym aparatem Fuji. Czy jest coś takiego, co ci pomaga albo przeszkadza? Czy odkryłaś coś, co jest najbardziej pomagające w pracy? Albo i druga część pytania, czy jest coś takiego technologicznego, co ci jeszcze sprawia trudność i chciałabyś to dopracować? Dużo rzeczy mi sprawia trudność. Najbardziej, wiesz, ja należę do osób, które nie czytają instrukcji. Nie zdarzyło mi się jeszcze czytać żadnej od początku do końca, więc robię wszystko na pałę i tak jak mi się wydaje. I to różne są efekty. I czasami się czegoś nauczę, czasami kompletnie nie. Ale prawda jest taka, że technologicznie rzeczywiście czasami najgorzej jak próbuję wejść w menu i zaczynam, nie daj Boże coś tam przestawię, co do końca nie wiem do czego służy, więc staram się tego nie robić. Wejdę w słowo, zawsze trzeba wracać w razie czego do ustawień fabrycznych, to ratuje. Tak. Natomiast no zdarzyło mi się coś tam poprzestawiać tak, że się zagubiłam zupełnie i jakby traktuję to też jako nową przygodę, okej, czyli teraz zaczynamy od zera, tu już tamto trzeba zapomnieć, zrobić coś nowego, ale to co ja jakby, są takie dwie rzeczy, które dla mnie były ważne, jeśli chodzi o Fuji, spotykamy się w takim gronie, więc też o tym mówimy. Jedno to jest oczywiście wielkość tego aparatu, ja mam X-T30 i jest to absolutnie jakby taki idealny trochę dla mnie rozmiar. To znaczy mam wymienne obiektywy, więc mogę różne rzeczy robić i się tym bawić, a jednocześnie jest to mały aparat, który ja noszę w plecaku albo w torebce i zabieram go nawet na jakieś czasami imprezy typu, czy jakieś po prostu imprezy domowe, czy nawet jakieś wyjścia na zewnątrz do swojej małej, złotej torebki celebryckiej i biorę go ze sobą. Więc to jest jedno, jakby to, co dla mnie było bardzo ważne. Jest już poobijany, zniszczony i w ogóle stracił swój urok pięknego nowego aparatu, ale za to zyskał urok aparatu, tak, który jest używany chętnie i dużo. A drugą rzeczą, która w ogóle nie wiem nawet, czy nie jest ważniejsza, to jest środowisko Fuji i sposób jakby to, co wy robicie wokół całej tej marki i to, jak ta fotografia u was jest postrzegana i to, że skupienie jest niekoniecznie na technice, tylko na frajdzie, na radości, na pasji, na tym, że właśnie na uczeniu, na byciu mistrzem, ale poprzez dawanie okazji do robienia zdjęć, tak?
poprzez właśnie takie spotkania. Ta grupa Fuji, ja nie miałam przyjemności być, czy też może nieprzyjemności, nie wiem, być na żadnej innej grupie fotograficznej i nie wybieram się, ale z tego, co mówią ludzie, którzy są na różnych grupach, mówią, że właśnie ta grupa Fuji jest najbardziej taką grupą, która naprawdę jest wspierająca i to jest super. Ja poznałam masę ludzi, z którymi jestem w kontakcie, którzy mnie super wspierają, którzy mi pomagają. No, mój naprawdę ulubiony, tu muszę powiedzieć, też pan Ludwik, który po prostu wysyła mi ciągle jakieś szkoły, jakieś warsztaty, jakieś informacje, które są dla mnie super ważne. I to jest świetne, bo on robi to w ogóle nie wchodząc z butami w jakąś moją wrażliwość czy cokolwiek, tylko po prostu wie, że ja jestem na to otwarta, więc mi pomaga. Są różni inni znajomi, dziewczyny, chłopcy, którzy po prostu piszą do mnie i czasami coś fajnego napiszą, coś skomentują, pogadamy, jesteśmy w kontakcie i tak dalej. Więc to jest dla mnie ogromnie ważne, bo ja jestem zwierzęciem społecznym i myślę, że bez takiego wsparcia i bez tej ogólnej atmosfery, tego, że mogę podglądać zdjęcia innych, cieszyć się nimi, że mnie zachwycają bardzo często, to mi bardzo dużo daje. Więc wbrew pozorom cała ta otoczka, tak to nazywam, ale to jest trochę więcej, zdecydowanie więcej, no ale wiemy, o co chodzi, kiedy tak hasłowo pada otoczka, związana z tymi działaniami i tym aparatem i tą marką, robi robotę dla mnie. No, pewnie może komuś mniejszą, komuś większą, ale dla mnie akurat jest to ogromna wartość. Tu z mojej strony od razu muszę spytać Pawła, bo troszeczkę jesteś odpowiedzialny za na pewno za facebookowe działania i też za promowanie. Jak myślisz, jak jest właśnie z takim budowaniem wspólnoty, to jest ważne? Jak się tworzy środowisko? Jakie masz plany? Czy w ogóle myślisz o takich rzeczach? Ja nie mówię oczywiście o plany związane, co myśli na ten temat Fuji, to mnie interesujesz tutaj jako dydaktyk z olbrzymim doświadczeniem. Kilka słów na ten temat. Aha, ja przypominam o pytaniach. Jak mają Państwo pytania? Czas nieubłaganie zbliża się do końca, więc poprosimy o pytania. Ja mam jeszcze kilka w zanadrzu, ale może od Państwa będzie coś. Pawle, co o wspólnocie, co o dzieleniu się pasją? Wiesz, no ja przede wszystkim koncentruję się na działaniach wokół konkursu, czyli na takiej mikroedukacji, czyli chciałbym, żeby w naszej grupie rozmawiać, żeby rozmowy toczyły się wokół obrazu, wokół fotografii, wokół pasji, wokół czegoś twórczego, a kwestie dotyczące technologii już zostawiam samym uczestnikom, bo oni są znacznie lepsi ode mnie w tej materii i sobie to gdzieś wyjaśniają już pokątnie, prawda, co jak ustawić i jak przestawić menu, nawet wiedzą ode mnie lepiej, ponieważ ja używam aparatu w pewnym zakresie, który mi jest potrzebny. Dalej już nie sięgam, bo też nie mam na to czasu, a poza tym jestem no, taki skoncentrowany na tych swoich działaniach, ale dużą wagę przywiązuję do tego, żeby też kultura osobista, rozmów, które się odbywają, wszelkie komentarze i krytyka, żeby była konstruktywna, żeby też nie przekraczać pewnych granic, żeby w naszej grupie nie było tego, co jest w ogóle w internecie globalnie. Nie chcę już używać hejtu, ale tych złych emocji, które są dookoła i myślę, że to nam się udało i to jest ogromny sukces. Ja z tego się bardzo cieszę, bo myślę, że mam jakiś minimalny w tym udział, że to jest pozytywna przestrzeń, gdzie się spotykamy, rozmawiamy o fotografii, nawet jeśli ktoś nie fotografuje, to może zobaczyć, na czym to polega, może spróbować, może odnaleźć ludzi, którzy myślą podobnie lub którzy są tym samym zainteresowani. Taka przestrzeń dobrego myślenia, takiej dobrej, pozytywnej energii i tu Paulina też sporo wniosła takich emocji dodatkowych jeszcze i tych zwłaszcza tych kreowania różnych fajnych rzeczy, także bardzo mnie to cieszy i to jest ważne, to jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o te działania tu Fuji Club X. Ja przejdę do pytań, mam dwa po jednym. Dla Państwa, dla Was. Pierwsze do Pauliny. To jest kwestia, na którą zwróciła mi znajoma osoba, gdy przeglądałem, przygotowując się trochę, przeglądałem Twoje zdjęcia i pojawił się taki komentarz, bardzo kobiece zdjęcia.
Co ty na to? Czy w ogóle istnieje coś takiego? To jest kwestia wśród kobiet i mężczyzn fotografujących i w ogóle w świecie artystycznym, czy kreatywność ma płeć? Czy istnieją kobiece zdjęcia? Co ty na to? Czy sztuka jest kobietą? Wszystko jest kobietą. Ja rozumiem ten komentarz, że to są kobiece zdjęcia. Może trochę wynika to z tego, bardzo dużo kobiet fotografuje i chętnie fotografuje kobiety i bardzo uważam kobiety za przepiękne obiekty do fotografowania, a bardzo często jest też tak, że to akurat jest zdjęcie Elizy Rycembel, to są kadry z serialu Osiecka, w którym miałam przyjemność zagrać i trzymałam w mojej torebce z lat 60. aparat. Wyciągałam go w przerwach między ujęciami, żeby zrobić jakieś zdjęcie. Myślę, że czasami tak jest, że jakby pewna miękkość kadru i tutaj myślę, że można fotografia kobieca powiedzieć również o zdjęciach, które robią mężczyźni i odwrotnie. Po prostu pewna miękkość kadru, wrażliwość na ciało kobiece, ale taka mniej seksualna, bardziej sensualna. Wydaje mi się, że możliwe, że to jakoś tak tworzy ten obraz. Może to być zarzutem, może nie być. Nie wiem, czy to jest jakoś nacechowane, to pewnie wszystko zależy od osoby oglądającej i wyrażającej opinię. Dla jednego to jest wada, dla innego zaleta, dla jeszcze innego jest to kompletnie coś neutralnego. Ale jakby rozumiem to. Ja jestem kobietą, no więc siłą rzeczy robię kobiece zdjęcia. Trudno, żebym robiła męskie zdjęcia. Jeśli oczywiście przypisujemy temu jakieś szczególne cechy i mężczyźni na przykład używają w fotografii jakichś innych kolorów, tudzież inaczej układają palec na... Słucham? Innego kontrastu, tak, i inaczej trzymają aparat, no to zapewne coś nas różni, ale wydaje mi się, że to jest może kwestia po prostu jakiejś wrażliwości, ale też tego, jak się poddają modele i co ja widzę, tak, bo oczywiście kompletnie inaczej mężczyźni i kobiety postrzegają świat, ludzie postrzegają świat inaczej, każdy postrzega świat trochę inaczej niż inna osoba, więc ja zwracam uwagę na jakąś miękkość, na światło, na urodę, na układ ciała, to są rzeczy, które przyciągają moją uwagę. Więc no dobra, biorę na klatę. Teraz pytanie w sumie też końcowe do Pawła. Zaczynaliśmy od tego i ja chciałbym od ciebie wyciągnąć te informacje też dla słuchających na koniec. Jak myślisz, gdzie szukać dobrej edukacji, gdzie szukać inspiracji, taki skrót, pomoc dla ludzi, którzy chcą rozwijać swoją fotograficzną pasję? Ja myślę, że zacznę od tego, że to, że ktoś jest genialnym i najlepszym fotografem na świecie, to nie znaczy, że my się nauczymy fotografować, to nie znaczy, że to będzie dobry nauczyciel, więc klucz związany z nazwiskiem nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. A gdzie szukać? No, myślę, że w internecie czy w takich miejscach, w którym się w tej chwili zajmujemy. Trudno mi jest tutaj reklamować własne działania warsztatowe, ale jest, myślę, takich sporo i ja na początku drogi wszystkim poleciłbym poszukanie dobrych warsztatów, najlepiej kilkudniowych, najlepiej gdyby one by wiązały się z wyjazdem, gdzie poznamy ludzi, którzy są w tym samym miejscu, szukają tego samego i to nas na pewno najbardziej zainspiruje, jeśli znajdziemy się i będziemy żyli przez kilka dni naszą pasją tak od A do Z, tak bardzo głęboko, w każdym momencie dnia, w każdej godzinie i to myślę nas ukierunkuje też tych uczestników, tak naprawdę gdzie pójść, ponieważ wszyscy na początku drogi zaczynają, robią takie same zdjęcia, bardzo podobne i dopiero musimy sami odnaleźć swoją ścieżkę. Ona zależy oczywiście od naszej osobowości, od naszych doświadczeń, od tego, co wynieśliśmy z domu, o czym mówiła Paulina. Wiele tutaj elementów ma wpływ, ale warsztaty myślę na początek są idealnym rozwiązaniem, ponieważ może się okazać, że to jednak nie jest to i stracimy tylko co najwyżej
tydzień, poznamy ciekawych ludzi i to i tak będzie duża wartość. Natomiast kiedy pójdziemy do szkoły, szkoła to są lata i może się okazać, że to wcale nie o to chodzi. Także może tak bardziej o tym co, a gdzie, no to już wiesz, internet, miejsc, dużo jest osób. Trzeba popytać, skonfrontować, wiele osób ma doświadczenia, można też pojechać ze mną, będzie mi bardzo miło gdzieś jesienią, to ja zawsze chętnie i zapewniam, że jest dobra energia, dobra atmosfera i naprawdę głowy się pocą, bo trzeba pracować, nie ma lekko, nie ma lekko. Nie ma lekko. Nie. My ze strony zespołu Fuji też będziemy starali się dołożyć możliwości, żeby zapoznawać się i ze sprzętem, i z fotografią, i z fotografami, i z twórcami, i z ludźmi takimi jak dzisiaj. Ludźmi, którzy kochają to, co robią i warto ich słuchać. Ja ze swojej strony przypominam o tym, że rzeczywiście szykują się warsztatowe spotkania Fuji w kilku miastach w Polsce. Plan będzie na mediach społecznościowych. Ze swojej strony bardzo Wam dziękuję. Muszę przyznać, że ja mam wielką radość zawsze, bo po tych spotkaniach zawsze tych internetowych, covidowych, jak je nazywam, spotkaniach, wynoszę coś nowego. Dzisiaj usłyszałem dwie fantastyczne rzeczy. Jedna to jest rolka pamięci, to u Pawła, a drugą rzecz to sobie powtarzam sam trochę w innej formie, trochę jest to pachnie Kapuścińskim, jednym z moich mistrzów, jak już tak o mistrzach dzisiaj było, to jest to, o czym Paulina mówiła i wspomniałaś tę sytuację, że ten, kto kocha, robi piękne zdjęcia. Ja bardzo Wam dziękuję. Paulino, dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Pawle. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękujemy za już czwarte spotkanie z tutaj w naszym małym, robiącym się małym kanałem Fujifilm Polska. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jeziorek z tej strony Fujifilm Polska. Do zobaczenia.